obciążeniu wraz z nadejściem zimy prócz śniegu z nieba spadła tajemnicza paczka. Z jej środka wydobywał się dźwięk tykania. Lot tej dziwnej przesyłki nad polami obserwowali Grzegorz Lepel i jego sąsiadka. To jest tam te strony leciało i tu akurat ten czubek tu leżył, tam na polu, tam może, nie? No to tak leciało tu, tak leciało, nie? I tam leżało to wszystko. I tu zaś przyszli, posłuchali i to tam było tak gdzieś paczka, no. O, policja widziała, nie? To tam by stropian, o, takie coś. Jeszcze takie mniejsze było przy tym, nie? Coś małego, o, z boku też się było. No i co, a tego tam nie otwierał, nie patrzył, nie? No i to leżało i... No i co, poszli mi do mojej. No oni to razem przecięli i to zwinęli, nie? Zdzieli to. No i to nie kazali nią podejść, aby tam rozpoczęli, podeśli mnie. I tam, później tu zaś stanęłem przy tym, nie? Ja tu pole się zaczyna. I tak słuchałem, czy jeszcze tylko, nie? Bo sąsiadka kazała mi tego. No i mówię, i zaś szybko leciałem i mówię tylko, nie? No to myśleli, że to bomba, ale policja mówi, gdzie to jakieś tam, nie wiem, bo to z Niemiec, czy skądś, tam do Polski ktoś wysypał, czy coś takiego, pierun wie. No i to wzięli, bo myśleli, że to jakieś tam telefony czy coś tam go dali, ale tam pierun wie, co to tam było. No i wzięli to, zwinęli i zaś te. I to zabrali zaś, nie? Bo myśleli, że jakaś bomba czy coś, a to nie wiem, coś puszczą pewno czy coś. Na szczęście okazało się, że przesyłka z nieba nie jest groźna. Funkcjonariusze szybko ocenili, że to, co spadło na pole w ciążeniu, jest sprzętem meteorologicznym, służącym do badań atmosfery. Do skrzyni przyczepiony był list z instrukcją, jak postępować w razie jej znalezienia. Znalazca po odesłaniu paczki do Niemiec dostanie 40 euro nagrody. Policjanci, którzy udali się z komendy z zasobem na miejsce znaleziska, ustalili, że jest to przyrząd meteorologiczny, który służy do pomiaru ozonu w atmosferze, siły wiatru i przekazuje te informacje do stacji naziemnej. Był to niewielki przedmiot przypominający paczkę. Na tej paczce był adres firmy niemieckiej, która ten przyrząd meteorologiczny wypuściła w atmosferę. Również anotacja z adresem tej firmy, gdzie proszą o zwrot w przypadku znalezienia tego przedmiotu. Tutaj mogę dodać, że podobne zdarzenie mieliśmy około 3-4 lat temu w miejscowości Kąty, też na naszym terenie takie znalezisko, żeśmy mieli, czyli nasz teren, można powiedzieć, jest taki, gdzie te sondy dolatują do nas i spadają na ziemię. No, kobieta, która to znalazła, była bardzo zdziwiona, lekko zszokowana, nie bardzo wiedziała, co to jest, trochę przestraszona, myślała, że to jakiś materiał wybuchowy, no bo to paczuszka z balonikiem i spadochronem, więc jej zdziwienie było bardzo duże, no chociaż było też u niej widać dość duży strach, bo nie wiedziała, co z tym dalej zrobić. Bardzo słuszne działanie tej pani, że powiadomiła odpowiednie służby. Na miejscu zaperów nie było, ponieważ, tak jak mówię wcześniej, już takie znalezisko żeśmy mieli. Był to prawie że identyczny przyrząd jak poprzednio, także policjanci ocenili to, że to jest ten przyrząd, co potem potwierdziło się już przy bliższym obejrzeniu tego. Policjanci cieszą się, że paczka nie uszkodziła na przykład czyjegoś samochodu. Wtedy 40 euro nagrody mogłoby być zbyt małą kwotą. Marcin Wróblewski, Gazeta Słupecka TV.